W niedzielę 14 stycznia w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Belsku Dużym po mszy świętej o godzinie 12 odbył się piękny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Cantate Domino z parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie. Witamy naszego przyjaciela księdza proboszcza Jarosława Siuchtę, witamy bardzo gorąco wójta, witamy Radę Gminy, witamy Radę Parafialną. W listopadzie mieliśmy przyjemność gościć i śpiewać tutaj z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Koncert rozpoczniemy na nutę folkloru góralskiego pastorałką Hola, Hola w opracowaniu Krzysztofa Szmyka, naszego honorowego chórzysty i jednocześnie solisty Opery Narodowej w Warszawie.
wam Jezus powie najpiękniej jak potrafię i zaraz pastuszkami do stajenki trafię. Chwała, 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 niesie się po drogach. Cyn, cyn, dzwoneczku, cyn, cyn, dzwoneczku, witaj Pan.
Eliosza Bartosza, utrzymaną w ciepłym i lirycznym nastroju pod nazwą Maria Panna Dziecię Tuli. W opracowaniu Jana Maklakiewicza nieco zapomnianą 18-wiatrzną kolędę za gwiazdą i współczesną Leży Jezus Maleńki, nastrojową kolędę Stanisława Kwiatkowskiego. Słodkie.
Jak niebo goreje,
Burzysta jest solistą Narodowej Warszawy. I zanim zapowiem ten ostatnio zapowiedziany utwór, pozwólcie Państwo na kilka słów. Dziękujemy naszemu przyjacielowi z Ursynowa, że tak powiem, księdzu proboszczowi Jarosławowi Siuchta za zaproszenie, a wszystkim Państwu i parafianom, i gościom za jak zwykle piękne przyjęcie i piękne brawa. Bardzo uprzejmie dziękujemy. To nie tylko zaszczyt wystąpić w tak pięknym, w tak kolorowym i ślicznym kościele, ale przy takiej publiczności to jest olbrzymia nagroda za naszą pracę, za nasze starania i ćwiczenia. Także dziękujemy. A z pewnym smutkiem to należy wyznać, że według powiedzenia wszystko co fajne to się kończy. Kończy się i nasz koncert. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Zniknie gwiazda, która przyświecała i mędrcom, i pastuszkom do grobu, i która nam przyświecała drogę. Zniknie szopka, znikną choinki. Jak to fajnie podchodzimy do szopki, w każdym kościele taka piękna leży dzieciątko, jak to łatwo wyobrazić sobie Boga i Zbawcę. A przyjdzie szary, smutny dzień z marną pogodą i nie zawsze nam w tym życiu coś wychodzi. Może na te trudne chwile pomoże Państwu taka bajka czy taka opowieść. Chłopiec dostał kanapki, jak zwykle przepyszne, od swojej mamy, która robiła je doskonale. I jak wracał do domu, a nie zjadł ich, wstąpił do parku, żeby poczęstować nimi ptaszki. I zobaczył starszą panią w zniszczonym płaszczu, która z taką ciekawością na te kanapki zerknęła i zapytała go, jeśli chcesz dać ptakom, może wezmę ja. On powiedział, że bardzo proszę i natychmiast poczęstował z uśmiechem starszą panią. Starsza pani przyjęła te kanapki z niebywałym uśmiechem i tak się rozstali. Po powrocie do domu synek mówi, wiesz co mamo, spotkałem Pana Boga. Ale miał świetny, piękny uśmiech. I to była kobieta. A starsza pani wróciła do domu starców i powiedziała do pań w swoim pokoju, wiecie co? Ja dzisiaj spotkałam Boga w parku. Jaki to jest młody chłopiec. A moral z tej bajki jest taki, że Pan Bóg jest w tabernakulu, na ołtarzu, na mszy świętej, gdzieś tam w niebie, ale jak teraz spojrzy każdy z Państwa na lewo i na prawo, to tam znajdzie Boga w innym człowieku. I taką miłość nowozrodzonego Chrystusa i Zbawiciela życzę, aby pozostała w każdym Państwa sercu. Wielu sukcesów, zadowolenia. Niech spełniają się marzenia, które niosą święto Bożego Narodzenia. W imieniu kantate Domino i swoim własnym szczęść Boże. Kolędy, jaką przygotowaliśmy dla Państwa, Bóg się rodzi, chciałabym zaprosić wszystkich. My będziemy śpiewać czterogłosie, a Państwa zapraszam, żebyście tworzyli jeden piękny, wspaniały chór kościelny. Bóg się
koncert był rejestrowany w telewizji Mazowsze. Będzie to mogło jeszcze usłyszeć, obejrzeć więcej osób jak dzisiaj w kościele i będzie na naszej stronie internetowej gminy. To jest pierwsza. Druga, bardzo dziękuję jeszcze raz naszemu księdzu Jarosławowi proboszczowi za, a to na koniec nie dłużej, za możliwość wysłuchania Państwa nie po raz pierwszy dziś. A Państwu dziękuję za ten śpiew, bo dar śpiewu to jest dar boski. A też mówią, że to pięknie śpiewa, to się modlitwa Pana Boga wielokrotnie, bo to jest najbardziej ulubiona przez Niego forma modlitwy. I za ten dzisiejszy koncert, za ten wspólny śpiew. Bardzo Państwu dziękuję i te skromne kwiaty na ręce Pani dyrygent dla całego zespołu. Pozwolę sobie złożyć. Raz jeszcze, Pani, w imieniu Pana Wójta, całej wspólnoty parafialnej, Państwu obecnie dziękuję serdecznie wspaniałemu chórowi. To dla nas wielki zaszczyt tutaj na naszej pięknej prowincji zakosztować troszeczkę wielkiej sztuki, wielkiego artyzmu, pięknego śpiewu. W sposób szczególny dziękuję wszystkim Wam z osobna, szanowne Panie, Panowie, ale w sposób szczególny Panu Krzysztofowi Szmytowi, artyście Opery Narodowej Teatru Wielkiego. Można Pana Krzysztofa zobaczyć i usłyszeć w niejednej operze na scenadeskach Teatru Wielkiego. Bardzo serdecznie Wam, że poświęciliście dla nas czas. Serdecznie dziękuję Pani raz jeszcze. Bardzo, bardzo, bardzo. Może na miejscu podamy jeszcze dla Państwa jedną kolędę ukraińsko-prawosławną. Tak, za chwileczkę oczywiście powtórzę zaproszenie. Za chwilkę się widzimy na obiedzie w OSP Belskim Dużym razem z szanownym gronem kranem parafialnym. Ksiądz proboszcz powiedział na prowincji. Tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy na prowincji nieba. I jeżeli możemy w jakiś sposób my zrealizować swoje marzenia i zaśpiewać dla Państwa, bo cóż byłoby, cóż byłyby nasze próby i ćwiczenia w sali, w której mamy próby. To jest dopiero prawdziwa radość, kiedy ludzie odbierają nas, kiedy możemy może kogoś uszczęśliwić, może rozweselić, może jakieś smutki rozwiać. To jest taka właśnie nasza posługa. I za to też jesteśmy wdzięczni, że możemy się spełniać dzięki Państwu, bo to nas też jakby motywuje do dalszej pracy, to też nas umacnia i czyni z naszej pracy prawdziwą pasję i rzecz potrzebną. Także na tej wspólnej prowincji, abyśmy się jeszcze kiedyś mogli spotkać. Mówimy jeszcze na też zespół kurwanym w repertuarze pieśni Wielkopostne, także chyba już dzisiaj możemy, mam nadzieję, zapraszamy w Wielkim Poście z koncertem pasyjnym. To już niedługo, pewnie za niecałe 3 miesiące. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Więc przygotowaliśmy na misję jeszcze kolędę ukraińską, prawosławną. Janicewicza, Szczoto za Pradywna. Dziękuję.
Dzięki bardzo.